Siema, nawijajcie mordeczki, ja jestem Skiru, a w dzisiejszym filmie pokażę wam jak zrobić selfie w Fortnite. Tak jakby wiecie, zdjęcie przednią kamerką z telefonu. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, ja filmy wrzucam każdego dnia. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zrób to razem z dzwoneczkiem i wtedy nie omijecie żaden film. I to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Dodatkowo w sklepie z przedmiotami jest taka opcja wesprzyj twórcę. Jeżeli jeszcze nie macie wpisanego kodu Skiru, no to zróbcie to. Kod Skiru potwierdźcie. Oczywiście nie, no jak chcecie, to jest oczywiście, to jest rzecz jasna. Aczkolwiek miło mi będzie, gdy użyjecie mojego kodu. I aby wykonać tak jakby selfie, potrzebujemy jedną z dwóch emotek. Albo jest to puszczenie mikrofonu, albo uszanuj pokój. Ponieważ do zrobienia selfie potrzebujemy tak jakby, aby jedna z naszych rąk była wystawiona przed nas. Akurat te emotki na to pozwalają, więc jest git. I odpalamy teraz solo. Dobra, słuchajcie, mam bardzo głupi pomysł, ponieważ chcę wylądować na drzewie i złapać tak jakby kadr na całą farmę. Ile tu w ogóle osób ląduje? WTF, co tu się dzieje? Ale dobra, wyląduję dokładnie w tym miejscu, mam nadzieję, że nie spadnę. A teraz użyjmy może emotki puszczenie mikrofonu i cyk. Dobra, ręka będzie wystawiona przed nas. Jest git. Okej, teraz musimy znaleźć jakieś inne miejsce, ciekawsze. Przyszedł jakiś gościu. Ale tak jak mówiłem, musimy znaleźć jakieś inne miejsce i... Wow, dobra, może w końcu kiedyś dokończę. Muszę teraz poszukać innego miejsca, żeby zrobić tak jakby drugie zdjęcie. Dobra, tak mi się wydaje, że ten punkt widokowy, można powiedzieć, że jest dość wysoko i to będzie naprawdę spoczko zdjęcie. Ale jak macie jakąś fajną sytuację, to nagle używacie sobie takiej emotki, a później, tak jak za chwilkę to zrobimy, wchodzimy w powtórkę i wykonujemy sobie, wiecie, zrzut ekranu. W ogóle tu pierwszy raz jestem. Fajna miejscówka w ogóle. Dobra, stanąłem sobie na płocie i teraz sobie używam tej drugiej emotki. Cyk, żebyśmy mieli oczywiście dwie, żebyście zauważyli, że faktycznie z dwoma się da to zrobić. I teraz musimy tylko i wyłącznie wejść na powtórkę tego meczyku i zaraz zobaczycie prawdziwą magię. Znaczy to nie jest magia, to po prostu używanie powtórki. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, gdzie znaleźć powtórkę, to oczywiście wchodzimy tutaj w karierę. Powtórki i jest, proszę bardzo, powtóreczka i ją odpalamy tutaj, graj, potwierdź. Jestem tak naprawdę już w tym miejscu, gdzie używałem pierwszej emotki i teraz musimy idealnie złapać ten moment, kiedy ręka będzie wyciągnięta do przodu. Więc czekamy, aż ten mikrofon będzie tutaj wyciągnięty, jeszcze chwila, nie wiem co ja tu robiłem. Dobra, jest mikrofon i cyk, jest ręka wyciągnięta. I teraz oczywiście używamy sobie dron wolny, żeby można było nim latać. Ja sobie tutaj troszeczkę zmniejszyłem prędkość drona, jeśli chodzi o to. Podlatujemy tutaj powoli, tak, w taki sposób. O, można powiedzieć, że jest już jako tako selfie. Oczywiście tu możemy sobie sterować, czy chcemy mieć bardziej rozmyte tło, czy mniej rozmyte tło. A dodatkowo scrollem możemy też sobie oddalić i możemy zrobić naprawdę szerokokątne selfie. Takie... Ej, to wygląda naprawdę kozacko. Zobaczcie, jak to wygląda. Możemy jeszcze szerzej zrobić. Trochę trzeba odlecieć od tej ręki i zobaczcie, jak to przeepicko wygląda. Oczywiście może być takie standardowe selfie, coś w tym stylu, ale może być też ultra szerokie. Jeszcze zobaczmy generalnie, jak to wyszło w tamtym miejscu. O tam, proszę bardzo, zaraz tam będziemy. Zobaczcie, to ja tu biegnę, tak, to ja tu biegnę. Witam pana. Dobra, teraz ja tu chyba wskoczę, z tego co pamiętam. I za chwilę pokażę, zrobię tą emotkę, nie pokażę, ja zrobię tą emotkę. Dobra, trzeba w dobrym momencie. Okej, to jest właśnie ten idealny moment, w którym musiałem zatrzymać, jak ta ręka jest wysunięta, tak jak już wam to mówiłem. Trochę to w ogóle jest cień i to trochę dziwnie tak wygląda, aczkolwiek zobaczcie, widok na całą mapę. No i teraz robicie sobie screenshota i możecie komuś to wysłać. Okej, cienie wyłączyłem, jest git, o jak jasno. Teraz to przekozacko wygląda. No i słuchajcie, to by było na tyle, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Oczywiście widzimy się już jutro w kolejnym materiale na tym kanale. Do zobaczenia, pa, pa. No i cześć!